Następny. O, Krzysztof Markowski, zapraszam. Idź, powodzenia. Dobra, potrzymaj mi to. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry, usiądź proszę. Mam nadzieję, że się przygotowałeś. Twórczość Mickiewicza to ważny temat maturalny. To znaczy chodzi pani o pana Tadeusza. To przeczytałem. Nie tylko. Mieliście przygotować się z całej twórczości Mickiewicza. Dobrze, powiedz mi, jakie jeszcze inne znasz dzieła? To pan Tadeusz. Tylko? Jeszcze były te... Dziady. Świetnie. Zatrzymajmy się przy dziadach. Wielka improwizacja, która to część dziadów i kto ją wygłasza? Jak to, która część? Ja myślałem, że jest tylko jedna. Krzysztofie, wielka improwizacja to jest trzecia część dziadów. Kto ją wygłasza? Nie pamiętam. A czwarta część dziadów, gdzie się toczy? W więzieniu? To jest właśnie trzecia. Dobrze, zostawmy to. Pan Tadeusz, twierdzisz, że przeczytałeś, tak? No tak, zgadza się. Dobrze, to powiedz mi na początek, z ilu ksiąg składa się to dzieło? Ale jak to z ilu? Ja przeczytałem tylko jedną książkę, chyba. Krzysiu, ksiąg! Ja nie wiem, co ja mam z tobą zrobić. Nie uczysz się! Nie... Witek podsłuchuje przy drzwiach kłócącego się z nauczycielką Krzyśka. Ja to przeczytałem, tylko raz mi się pomyliło. Twórczość Mickiewicza będzie w tym roku na maturze. To ci gwarantuję. Mam gdzieś maturę i całego tego Mickiewicza. Jak ty się zachowujesz? Za to dostajesz uwagę i jedynkę za brak kompletnej wiedzy. Trudno, co mi za różnica? 4 czy 5 jedynek? Ona mu coś zrobiła. No. Co mogę mu zrobić? Krzysiu! Co pani mu zrobiła? No świetne żarty! Biegnij po higienistkę, musimy wezwać pogotowie. Krzysiek, co jest z tobą? Całe szczęście oddycha, pomóż mi go przewrócić na bok. Krzysiek! Nie wiem, co się stało Krzyśkowi, nie wyglądało to dobrze. Ale taka okazja do wywalenia Żabińskiej może się już nie powtórzyć. Przecież wystarczy, że powiem, że go uderzyła i jest ugotowana.